Dobra, podjeżdżam samochodem. O kurde, trochę ich się tutaj naprawdę zwabia. Nie, bo muszę sobie usiąść. Zaraz się szykuje długie wbijanie krótkich obuchów. Już nie chcę z zombie sobie już pomierać, a nie napieprza w te drzwi się. Wiesz, że napierdzielają w drzwi, a nie w ciebie. No, to fakt. Pier. Chcesz sierpem ponapierdalać? No, a tym młotkiem pewnie, tak? Możemy tak zrobić. Ty, ile tych zombie się tutaj wzięło? Aż w komisariatem? No. Staram się ten... potłukiwać trochę, ale... Muszę tego... ten olbrzym oddać. No naprawdę jest ich tu od zajebania. A ja jeszcze w międzyczasie staram się... ekipunek przenieść. Masz jakieś jedzenie? Mam. Ja też będę musiał przenieść z pysoka do tego. Chodź tutaj. Nie wiem, czy my się nie wrócimy teraz do bazy. Popatrz tutaj. No, jedzonko trzeba. Jakie fajne rzeczy. Dobra. Jedzonko trzeba. No tak, to... tylko wiesz, bardziej mi chodzi o to, że tu już jest mało miejsca po tym, co wrzuciłem, to już w ogóle. O boj. O boj. Jest trochę tego, co? Masz tu broń. No, jest. Dobra, tłukę się z nimi. A tu, tutaj jest jeszcze tego więcej, popatrz. Tutaj mam jeszcze pudełka z amunicją. No to sobie weź. No już zaraz biorę. Jak chcesz, to może nawet. To w sumie jeszcze idziemy dalej, bo tego jest jeszcze znacznie więcej. Tylko co ty na strzelanko? Możesz strzelać? Możesz. To zaraz się ogarniemy, wrócimy do tego. Wziąłeś tą broń, czy nie? Nie chodzi pistoletami, nie? Taką broń? No to stamtąd? Nie, jeszcze nie. Może być, czy... Podnij gile. Chcesz gile? Nie miałem miejsce, więc no. Bez sola mi się zrobiło już zależałe. Nie wiem, czy chcesz jeść? A nie. Wyrzucam. Tylko nabój 45 auto. Tylko Turcjan. Może tak. Masz tam jakiś pistolet dla siebie? Raczej mam. Ja się, no ja się wolałbym wrócić i wrzucić to, co nie potrzebuję. Dobra, tak w sposób. Bo ja nie mam miejsca. Tylko wezmę całą amunicję z tych skrzynek, okej? Okay? No ja wszystko też zbieram. Ja tak mam zbyście wszystkiego. Gdzie tu jest wejście na górę, bo się pokupimy? Później tam przy tym garażu, czy... A, dobra, wiem. Później tylko zobaczymy. To jest garaż. No, zobaczymy, co bym sobie nie miał. Będzie szczelanko. No ja to tam będę sobie szczelał z... M1911. Na pewno nic nie powoziło na górę? Nic. Aktor, znaleźliśmy ci dom. To znaczy? Znaleźliśmy karton. Wow. Gdzie? No karton po prostu. Tak się nazywa przedmiot, karton. Jak wrócimy do bazy i w sumie już skończymy, zaczniemy robić te snajpy. I trzeba tych kolby zwykle. A to do jakiej broni? Torowniki ogólnie są do... Do każdej chyba, no nie? W sensie dwuręcznych takiej. MSR 788, 700, M16, M14. No to do M14 i do MSR chyba. Mamy 2, 4 i 8 w sumie. No to do MSR takie 8, a do... tych. A do M14, no to wydaje mi się, że będą gitara te czwórki.
Dobra, weź tam dalej już jak możesz. Mówi to, ja nie wezmę tej strzelby. Tylko Turcjan będzie mniej trochę ubijania. Wszystkie wszystkie zombiaki, które tutaj były, idą w stronę wyjścia. Okej. Nie jest ich tak dużo jak wcześniej, takie hordy, ale wiesz, trochę ich jest. Ja już idę w stronę rejeczek do nadal. Dobra. Co one się wzięły? Nie wiem, ale... Wyjście, kurde, nie zauważam tego. Ale przebiegłem. No, pójdziesz je tam wybić? Ja tylko odłożę amunicję. Totalny brak broni, czy tam jest. Dobra, brat. Wiesz co? Mam jakąś butelkę pustą? My zaraz umiemy, piję się bourbonu. Byśmy wzięli tam ten samochód. Bo tam nie ma paliwa, ale zaraz możemy przelać, przynajmniej trochę, żeby dojechać. Ja mam 4 butelki z wodą, to mogę wylać jakąś. Czekaj, nie, już bourbon piję właśnie. Pojedziesz nim w razie czego. Dobra. Będziesz miał drugi samochód. No jak wsiadaj tu. Czekaj. A kluczyki ma? Ma. Wsiadaj. W dobrym stanie, no? Czy no na pewno w lepszym niż to, co ty miałeś. Co się dzieje? Czemu to nie chce skręcać? Co się dzieje? Co? Nie chce mi skręcać. Gdzie nie chcesz gaz? W jaką stronę? Bo jadę pijany! Dlaczego? Najgorzej. Dobre to jest. Jaka tu jest horda? Kupiłeś ich tam? Tak. My tu wjechać. Dobra. A tu skąd nawet tyle ich? No właśnie nie wiem. One się porespiły, czy nie porespiły, tylko pozbiegały, jak były te syreny. Spynałem. Postaraj się jak najszybciej tak przejechać tam. Gotowy na strzelanie? Nie, ja jeszcze idę po drugi... Po drugie te... Dojedziesz tam? Idę za całe co zabrać. A, ty sam możesz strzelać. Jak ten, totalnie do bazy Wrocławia, czy do tej, gdzie budujesz? Nie, do tej normalnej bazy. Jak już to wolałbym, bo strzelanie w grupie, nie? Wiesz, tak... Nie krępuj się. Wiesz, bezpiecznie, nie? Zostawić amunicję na większe grupy. No. Możesz wjechać. A, dobra, wjechać. Bo ja przeparkowałem ten twój rzęch. No nim się nawet lepiej jeździ. No bo jest lepszy, nowszy. Nowszy. Sprawniejszy, to na pewno. No. Dziennika chyba nie włączyłeś. Uważaj. Dobra, widzisz. No to ja nie. Wiesz, nie chcę po prostu strzelać chwilowo. No tylko nie wiedziałem czy... W sensie, bo tam jak idziemy w lewo, to chyba mamy tam coś jeszcze, wiem, że mam coś za plecami. Teraz pytanie, w górę idziemy czy w dół? Ja idę jeszcze pozbierać rzeczy. Te całe bronie tam wszystkie. Bo tam mamy jakieś auto, którym niby moglibyśmy tu objechać teren, ale widzę tu grupy za... Ten samochód naprawdę jest w zajebistym stanie. No, w sumie można było też karet, czy to jakiś ciężarowy wziąć. Dobra. Wydałby się. To co robimy? Ja idę rzeczy pozbierać. A ty jeszcze nie zabrałeś stąd? Nie, no wszystkie idę, z całe bronie i tak dalej. Dobra. Nie ma sensu tego zostawiać. Przeparkować może lekko? Ja się do tu czekam, okej? No okej.
Może nas nie zjedzą przez chwilę. Może. Wolę sam nie iść, bo raz poszedłem. Tak, brak ręki. Brak ręki. Chcesz nalać benzynę brak na mocy? Ciała. No możesz nalać, tam chyba kanisty są gdzieś. Są. Ej, właśnie z tym... Wiem, trzeba się po to wrócić. No. Znów syrena wyje. Kurwa, ciągle ta syrena, ja pierdolę. Już jest marzec. No jednak dalej. Wyją i wyją. Się zawyją w końcu. Niech zna. Wyją, wyją. Jezu, ale tej broni, któreśmy dojebali teraz. No, strasznie dużo ich jest. Czemu te skrzynki są takie duże? Które skrzynki? Takie znaczy... zwykłe skrzynki mają 80 pojemności. No, niektóre są takie. Dlatego warto je zbierać. Tam przynajmniej śnieg przestał padać. Ej, to zaraz chyba i tak dobra. W drogę ruszamy, no bo po jedzenie. Mhm. Zbieramy. Tak, 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 ja tylko się tu chcę rozpakować i lecimy. Tylko jedzenie, gwoździe i ten, i schemat. Bo jeszcze ani jednego, ani drugiego nie zajęliśmy. Właśnie nie na silnik, tylko na ten. Koledzy, 21:37. Aktor. A propos tego żartu wtedy. A ja mam kremówkę. No w sumie fakt. Znaczy już jest zjedzoną, ale nadal. Kremówkę miałem. Kremówkowy książę. Zaraz się zamieni. No. Papaja? No. A nie chcesz tego całego magazynu zabierać? Nie, tego nie, tylko tam jakieś te przydatniejsze rzeczy. Tu mam wkręty, na przykład. Ty masz jakieś rany? Machy, bo nie. Kanister jest. Dobra. Siekiera strażacka. Właśnie coś dawno już nie byłem ranny i to mnie martwi. Ja byłem niedawno jeszcze, ale się wyleczyłem. Miałem na szyi na torsie. Ja właśnie dawno nie. Pręty spowolnicze. Któryś kurwa zegarek ma włączony budzik. Mi napierdziela. Musimy dać chwilę, bo ja to muszę teraz posegregować, w sensie to co już mamy. Widły są, chcesz widły? 30 kilo, mamy już tak naprawdę książek, które już znamy. Mamy kopię ich. No to wiem. Jeszcze nie wypakowałem twojego samochodu. Idą kolejne. Musiałem wsadzić kluczyki do auta. No najlepiej, bo mówię, zginiesz czy coś i potem problem. A tu już jest clear. Jest clear. Ząbek idzie chyba? Nie. Słyszałem takie dziwne... No to ci się chyba wydawało. Reaktor Bonka puścił. Na pewno. Reaktor to ty? Jeszcze się rozejrzę. Ale... A nie, faktycznie tam jest zombie, ale daleko strasznie. No, jednak mam dobry słuch. Dzień dobry. O, dzień dobry, witamy, witamy. Witaj, witaj. Tylko tak, nagrywamy shooterek, więc... A, to ja uciekam, nie przeszkadzam. No, dzięki. Cześć. Dzięki, cześć, cześć. Będę pan porozmawiać o Bogu. Śmij się, aktorek. Zachował się bardzo kulturalnie. Ari by tutaj zaraz litwojczyzno moja napierdalała. Nie, 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 ona by mówiła, a ja gram w karty. Albo.
Kurde. Pusz jeden. Ej, byliśmy tam, a znaleźliśmy amunicję 5.56. Nie wiem. Bo jak nie, no to kurwa beko. I on to kurwa wsadził i debil jeden. Kolba z włókna szklanego. Gdzie ten baran to położył? O kim mówisz? O swojej postaci. O, wypakował kurwa do kieszeni własnej, Jezu. Jakie to UI jest czasem irytujące, naprawdę. Chować się my to... My mamy bandolier? Mamy? Kurwa, bandolier. Co to jest? Takie te... kojarzysz, jak w filmach na przykład mają taki zawieszony na sobie pasek z amunicją? A tak, dobra, no. To pas z amunicją po prostu. No. Bandolier na amunicję śrutową i taką kulkową. Kulową właściwie. Panie, my mamy praktycznie wszystkie czasopisma już. Se można założyć, jak chce się. Można, ale pamiętaj, że wszystko co założysz w tej chwili tak naprawdę zwiększy ci ciężar. Ciężar. Dlatego nie biorę. Ja się takich rzeczy po prostu nie opłaca brać. Ale fajne. Nawet nie wiedziałem, że to policja ma. Znów kurwa. Jezu, nie znów mogę. Się to jest pika i pika i pika i pika i pika. Mamy. Dobra, chyba jadę. Jedziemy zaraz, czekaj. A, razem, to poczekaj. To zobaczy, czy jest... To jedziemy pod... Tylko tam drugi jest. Nie? Dobra, to nie będę tego jeszcze rozbrajał. Jeszcze raz powtórz. Jedziemy pod cysternę tam, czy my jedziemy tak tam? Nie, jedziemy... Okej, rzeczy. Kurde, jedzenie... te śruby, tak? Jedzenie, gwoździe. Gwoździe i jeszcze ten na agregat. Nie wiem, czy my to znajdziemy. Może nie, ale warto próbować. Już kończę rozpakowywać. Niewiele zostało. I potem zacznę te zegarki rozbierać, to... Nie, ale broni to mam zajebanie. No, broni to mam w pizdu. Kurwa, jak słyszę słowo broń, to aż mnie męczy. Czemu? Bo tyle jej mam. A, w ten sposób. Ale to jest kurwa jak z węglem w Minecrafcie. To wiesz, że masz tego dużo, ale i tak bierzesz. Coś w tym jest, naprawdę. Dobra, jestem... Wolny wyruszać. Ja tak miałem zawsze z węglem. Czym by się tu postrzelać? Nawet kiedy miałem tyle, że pewnie gdybym kurwa nie skończył gry z tym. Gdzie kota? Tylko po burbonie wyrzucę. Dobra, zamknij drzwi. Dobra. Wrócę, gdzie ty stoisz? Idziemy jednym czy dwoma? Jednym. Ty przyczepię. Czy ty sobie... A, myślałem, że sobie zamknąłeś drzwi. Nie. Nie, czekaj, a... Wypakowałem, to wypakowałem. Dobra, ja właśnie, sobie ten samochód pusty cały, tak? Tak. Dobra. A te wszystkie białe i inne takie to też? A tego to już nie wiem. Ten jeden, ten nowy biały jest wypakowany cały, ale nie wiem, czy ten stary. Pamiętaj, że ten mój samochód już też jest w takim stanie, no może nie najgorszym, ale... Też już trochę ma. Trochę już dostał po dupie od życia. Mamy jeden. Wiesz co, będę chciał mechanikę zrobić na przynajmniej jakiś tam poziom, żeby sobie właśnie to ogarnąć. Tutaj jest motor, kurczę, który bym z chęcią sobie zobaczył, ale jest też sporo zombie. I nie wiem, dobra, może kiedyś indziej. Tu jest przyczepka, ej. Gdzie? Tam na dole. A, widzę. A po co ci taka przyczepa? No, jako dodatkowy bagaż. A to można nosić rzeczy? Tak. To nie wiedziałem. Ale tak patrzę i... Chyba nie było, nie? Wykonane.
Damy sobie radę? Problemu na restaurację. A nie, bo to jest close. Dobra. Damy radę, bierze w nas. Dobra, ja mam tym strzelać. No tylko masz jedzenie? Bo on już padł. Ty kurde, przejedna. Nie masz jedzenia? Ty miałeś jedzenie. Ja się dalej nie zobaczę. Ja nie mam jedzenia. Przecież ci garnek dałem. No i zjadłem tylko jedną czwartą i padł. Mhm. A, czy koledzy się zaczynają kłócić, jest dobrze. Mhm. Co trzeba znaleźć? Chodź, idziemy do tego tam. Ubrania? Stołówki. Ja już wziąłem co było, tam nie ma nic w sumie, więc... Dobre na szmaty, nie? Dobra, chodź tak, po... Tak, jest. Chodź, idziemy poszczelać i może idziemy. Coś znaleźć. Ogólnie w takich rzeczach można znaleźć katanę, więc... Tylko pytanie w stronę samochodów, czy w dół? Wiadro, tam, o! Tam gdzie będzie coś przydatnego, zobaczmy na mapę. Jest wiadro. Kurtka ortalionowa. Kliniki mieszkalne, to jest to kurwa zbójka. Rozbiła szyby po to, żeby wybiec inną. Tu to mamy takie jakieś... No, na tą górę mamy hotele i tak dalej, to tam będzie jedzenie, nie? No to chodź. No, dobra. Tylko musimy postrzelać. Dobra, tu jakby co nie jestem w środku, jestem na zewnątrz i tu było ogarnę. Mhm. Ważej, ważej. Sorry, że znów nawalono w klawiaturę, ale nie prowadziłem. Też to, że ja mam klawiaturę przy mikrofonie, więc... A nie mam jak odsunąć się. Uuu, ty, trochę ich tu... Wlazło, zapatrzyłem się na ciebie, wiesz? Gdzie ty jesteś? Też AD? Uważaj, bo idą na nas wszystkich stron. No ho, dobra, musimy się wycofać do takiego... No to jest okej już. Prześcieradło, to zabieram. Dobra, na dworze luz. Dobra, jeden na zasobie zabijek możesz. Tutaj już. Nic nie ma. No nie, tam nic nie było w sumie. To tam w większości zegarki pozbierałem. Buza z kapturem to sobie włożę, bo właściwie to... No w sumie ja chyba też sobie coś włożyłem. Ja włożyłem? Nawet nie wiem co ja włożyłem. Prodajem koszula baseballowa. Miałem już rozłoną. Ja jestem już w tym budynku poniżej grajczego. Będę próbował wyczyścić. Ale ci goni. Ale to jest jakieś biuro? Chuj wie co to jest. A żebyś wiedział, robię takie zebranie. Widzę, widzę. Napój pomarańczowy, same napoje. No naprawdę? O, bo to jest na górę wejście. Jest na górę? No. Ja nie zauważyłem tego. Naprawdę nie zauważyłem. Tu jest jakaś knajpka. A nie, to przedszkole. Będzie broń pewnie. Ale to pismo spawacz. O. Widzę, że dzieci już od samego początku uczą się zawodu. No i dobrze. Tego nam trzeba. Witamy w Arystotce. A ty to ogrywałeś na kanale? Że co? Ogrywałeś na kanale ten? Nie, ale nie. Znam grę. Bardzo ją cenię, bardzo ją lubię. Grałeś? Grałem. Oglądałem jedynie, ale nie grałem. Grałem i bardzo mi przypadło do gustu. Ale faktycznie fajna gra. Gotowanie tą czwarty. Chciałem kiedyś w nią zagrać. Ale za chuj, ja już jej nie pamiętam w ogóle. Ej, ale tu jest fajnego jedzenia nawet. Jedzenie masz? Takiego wiesz, do przygotowania. A. Znaczy, co masz na myśli do przygotowania, bo ja trochę no, już nie rozumiem. No wiesz, żeby jakoś ugotować czy coś. A co jest surowe? A tu mam lekkie turbulencje. Aha. Ogólnie w tej szkole nie ma nic. Oprócz od cholery książek.
Może mi się okazja od wyrąbania. I ściągnęły się wszystkie na siebie. Bela ja jego nie. O, młotek w szafce, świetnie. Smolec, kurwa, to wpierdolę smolec. Podkreślam, że jestem w przedszkolu. O, zapałki. Papierosy. Witamy w przedszkolu. I to na rewolwer z rewolwerem. Serio, oczekuję, że znajdę broń. Papierosy kolejne. W szkolnej ławce. Lej. No i znalazłem ten broń tutaj. Rewolwer M40. To ja pudełko wkrętów, kurwa, których nie chcę. Dajesz sobie radę? Aha. Nie ma problemu. Ale widzę, już tego strażaka postrzeliłem, to możesz kurtkę jego wziąć. Ja się staram pojedyncze wybijać, nie? W sensie Mi się ammo skończyło, muszę paczki potwierdzać. Zippy Market, ty! Co? Jest sklep niedaleko i są dwa wany, trzy nawet. Ale nie było go ogarnąć. Chciało się. Żelki, suszona wołowina. No trochę jedzenia jest. Ale żadnych puszek i to mnie martwi. Zapałki, nice. Biorę, bo mi się zaraz skończy zapalniczka. Chyba się mamy tam zapalniczek od cholery. No właśnie wiem, ale nadal. A propos, no to muszę zapalić. Dobrze, jest u ciebie. Karabin. Co jest? Jesteś pewny, że ty jesteś tam w tym pseudo, w tym sklepie z ubraniami? No. Rękawice skórzane, w ogóle nie ten pudełko naboi, wytyfy. Jakby byli przygotowani na apokalipsę. Ja ci powiem szczerze, że tu mam od cholery jedzenia. Chyba oj. Kluczyk do Franklin Magaz, świetnie, mamy kluczyk. Trzeba tylko paliwo ogarnąć. To jest ten? Kij baseballowy. No kij to kurwa. Ja już nie chcę słyszeć o kijach. Tak, to jest ten samochód. Ty i działa. Mamy vana. Nice. Nawet trochę paliwa w nim jest. Kurwa, jak to ciemno. Tu nic nie widać. W ogóle tam tu okien nie ma, to jest ciemno. Ale zajebisty samochód, wszystko na zielono. Faktor. Pojebało cię. Dlaczego? Stary, mamy zajebisty samochód z transportu. Ale masz szczęście, że nie spudłowałeś. Ale zajebiste. Bierz go. Biorę. Jeszcze jeden. On ma 110 podobności na tyle. Cyk. Ile celu? 10. Kurwa. 3,5 celowania. Ja mam 4 prawie. No. I tyle jak to masz? 3,5 nabite z jednej takiej hordy tutaj. Dobra, przeładuję. 98 zombiaków i ty wbiłeś kurwa 3,5? Zrób screena. Czekaj. Aż mi się wierzyć nie chce. Ja pierdolę, jak tu ciemno. A, bo nas jest. Nie powiesz. Tam zegarek, kurwa, nie patrzę w ten. Ty w szkole jesteś, no? Nie, jestem już w sklepie spożywczym. Właśnie zbieram lód. Tego jest tu od cholery. Idę. Chociaż może odłożę wpierw item, a potem pójdę. Możesz wziąć tam bo... nasz sam... A nie weźmiesz tego samochodu chyba. Nie wiem. A nie, a może weźmiesz, może zostawiłem kurki chyba. Wpierw odłożę rzeczy. Zobacz. Gdzie to jest 3,5 aktor? No to jest 3 poziomy i pół. Dobra, faktycznie, sorry, nie tu patrzyłem.
celowanie. Dobra, nie tu patrzyłem, faktycznie masz rację. Dobra, chodź do tego hotelu. No ty większość amunicji, jak to wypierdalałeś, kurwa, w kosmos. Ale kapelusz dorwałeś, ulala. Jaki kapelusz? No taką fedorę jakby. Do? Taki jakiś ten. Ja? Nie, w sensie aktor. A. Słucham? Dobra, czy to jest taki jakiś kubojski, sam nie wiem. Ty masz hełm, kurde. Popie. Hełm jest lepszy. Rucjan, gdzie ty jesteś? Tu jest zombiaki. Bo ja poszedłem po jedzenie, bo moja postać pada z głodu, a ty poszedłeś do zombiaki. Zapomniałem w sumie. Sam iść do ciebie? No, udałoby się. Bo idzie do mnie kolejna grupka, a moja postać już jest głodna. O Jezu, ile rzeczy chowam. Kupię jedzenia, to mam teraz sporo. To prawda samego niezdrowego, ale... Git, tak. Temu ich... Potrafiłem. O kurczę, ile żrełka. Aha, ten zombie skąd się wziął? No mogę podjechać bez kluczek. No to dawaj. Dobra. Kurde, nic tu nie widzę. Boję się tam wejść dalej. One idą z całego hotelu, nie? Aha. Radzisz z tym? Jakiś, no, idź. Dobra, to idę zobaczyć szybko, czy jakieś jedzenie jest. O kurwa, alarm włączyłem. No kurwa. Zwijasz? No. Dawaj. Baza? No chyba baza. Zanim to się w sumie wiesz, odejdzie to trochę minie. Ej, dobra. Agent! Przestań się pchać! Już w sumie w budynku to rurę ubił, bo... Tylko nie rozwal mi auta. Ma wszystkie ciuchy te gile, nie chcesz? O, gile mają. O kurde, się wypychałem. Chujowe są w sumie w statach. No w statach nie. Są chujowe. A co one jakoś... Ale ogólnie, jeżeli chodzi o gile, chłopaki, to macie zajebisty plus do skradania się. Zębiaki ci prawie, że nie widzą. Hmm? Ale cię wyczują. Patrzą cię chce. Masz? Dobra. No. Żeby cokolwiek było. W ogóle kurwa nie widzę drogi przez ten śnieg jebany. Już dojechałem. Gdzie jesteś? W automatach. Ty, w ogóle te zombie się złabiłem nawet z tego parku. No. Rady. W środku byłem, no gdzie ty idziesz? Wróć. Tobok ciebie byłem. Masz to i se to też wbij. Od razu. Jeśli tak się zdam po tym śniegu, że się boję, że się wpierdolę gdzieś. Aż tyle tego picia? No, coś tam głodu daje. Możesz tu zaparkować koło niego. Tylko jak możesz, to tyłem. Dobra, bierz ten. Co zaparkuję taką? Zostawmy to sobie na później. Bo musimy to miejsce dolutować już do końca. To jest to łóżka jest. No tylko... Tutaj strasznie ciemno jest, tak. Ja dosyć nieźle widzę. Ciekawie wygląda ta kuchnia, nie powiem, że nie. Ty ten twój samochód to już jest kaplica prawie, że... Ten, którym teraz sterujesz? No. No wiem. Silnik na 12% i bez maski jest. Bo ja nie jestem specem, ale czy po lodówce powinna być siekiera w kuchni? Może być, no wiesz, no to różnie bywa. W tym samochodzie moim coś było, czy nie?
A to biorę rzeczy, które przywiozłem. Dobra, to ja wiozę ciężarówką do środka. Co, możesz wziąć zegarki i te prześcieradło? Nie, to weź wszystko, jak możesz. Dobra. Ale po co ci prześcieradło, to ja nie wiem. Może wybrać czego w bazie naszej następnej. A, założyć na okno. Wiesz, że nie musisz prześcieradła brać, nie? Czemu nie? Możesz podnieść i mieć jako zasłona po prostu, a nie prześcieradło. Nie rozumiem, jak podnieść. Jak podniesiesz ręcznie zasłonę, to ona nie jest prześcieradłem, tylko jest zasłoną. Nie wiem, no ale wygląda jak szmata. Brzydko wygląda. Nie, na początek ja sobie potem okiennice pierdolne. Co to się tak ciemno zrobiło? Nie wiem, nos jest. No ale żebyś tak? To apteka była. Musiał sobie wziąć coś innego do walki. Ojej, ile tu leków. Graby powoli dać się robią. Tabletki przeciwbólowe. Dobra. Bandaż, gdyby trzeba było sobie rękę odcinać. Taka opcja może być. Jesteś w środku już, czy nie? Jeszcze nie. Sprawdzam samochody, czy tu coś pozostało. Dobra. Tamtych nie ma, bo już tu zajmę. To się zastanawiam. Jakby odciąłem tą rękę w jakieś 10 minut. Taki w ogóle. Każdy samochód pusty. A i tak mi się już udało to. A ty już aktorów ciemną rękę masz? Nie, chodziło mi wcześniej. Ty, słuchaj, jeżeli nie masz czegoś takiego jak pierwsza pomoc tutaj, to możesz mieć problem ogólnie z odcinaniem rąk. Bo tu jest specjalna książka do tego. Zaraz ci powiem nawet jak się nazywa, bo my mamy chyba 3 tomy tego. Tinkering for Dummies, to nie jest to. Tinkering to jest majsterkowanie z bronią. Ja muszę włożyć, jedzenie włożę gdzieś. O, tutaj jest pusta jedna. Obok. Okej? Okay? No spoko. Zajęłam, zjem ten groch suszony i po prostu sobie tam coś ogarnę, żeby no. Będę najedzony, ale żeby jeszcze ogarnąć, żeby wiesz. Żeby wywalić te nerwy, co mi tam da. I będę musiał chyba poćwiczyć faktycznie. Chyba nie bierzemy wszystkiego stąd, dosłownie. No te potrzebne rzeczy biorę. To chodzi mi takie, wiesz, typu jakieś chusteczki nasączone alkoholem. Te bandaże to bierz, ale... No. Ale tylko to, co jest nam potrzebne. Nie no, powiem ci, że jest sporo tych przedmiotów i ogólnie nawet już z jedzeniem tak nie kulejemy. No nie kulejemy z jedzeniem faktycznie. Ale plecak turystyczny duży. On jest lepszy chyba. Wojskowy jest najlepszy. Czy nie? Wojsko. 36 pojemność. 28, no ale ma nie, dobra, nie ma lepszego. Mówiłem, że wojskowy jest najlepszy. Ej! To mi życie psujesz. Ja ci tylko tłumaczę, bo już testowałem to. Po prostu nie chcę być chamski i cię nie chcę wprowadzić w błąd. Wiesz, możemy mieć kosę w grze, ale normalnie się kumplujemy, nie? No! No. No i co właśnie przejebałeś, kurwa. Padłeś niżej niż aktor, no i jest kurwa źle. A ja jak się utrzymuję? Co się stało? To jest możliwe? No way, niemożliwe. Teraz się będą mnie pytać, kurwa, co są w rankingach, no ja pierdolę. Nie mogę z wami. Powiedz ranking. Nie powiem nic. Nie wyciśniecie ze mnie tego. Dawaj, ranking widzów. Nie. Ranking. Tak. Jeden.
troll Ignacy, który nie obejrzy tego odcinka. No, mordowa Hoshić, która nie obejrzy tego odcinka. Ma bana, zacznijmy od tego. Ma bana? W sensie na serwerze tak, Discord, ale... A kan... mikro ci się zjebało. A, dobra. Źle jest? Bardzo. Szumisz, kurwa, jakbyś przez, nie wiem... Przez coś napierdzielał. A mir. Ty, faktycznie, tutaj jest wyjście na dach. Kurwa, faktycznie tego żarcia dużo. I tam jeszcze nie wszystko wziąłem. Ty, jestem na dachu tutaj, na garażu. Nie obrazisz się, jak zjem sobie chipsy jedno. Nie, no jest, bo to chyba wziąłem dla nas obojga, nie? Dobra. Chcesz słuchać mnie, czy...? Teraz tak, o, teraz jest git. Chcesz, że nawet dwa muszę zjeść. Jedz ile chcesz, człowieku. Dobra, najedzone. Dobra, już jeszcze zapalę i ten. Ciekawe, jak tam teraz wygląda sytuacja. Ja trzeba wypierdolić te trupy, bo przecież one nas zatrują jeszcze. No, a jak cicho na dworze, teraz. No teraz to. I u was, i u nas. Jeszcze jedzenie jest. Chyba w jedno miejsce gromadzić jedzenie, bo my tak rozpierdoliliśmy wszystko. Po prostu to jest jeden wielki pierdolnik. Dobra, Turcem, chodź dalej, czy jeszcze coś tam zbierasz? Ja idę cofnąć się, bo nie mam miejsca. Co? Ty serio bierzesz wszystko co do Joty, żeby to tam... Takie fajne rzeczy biorę. Turcjan ma ten sam problem co i ja. A ja jestem ludgoblinem. No ja to samo. Ten... Nie ukrywam tego. Mamy wszystko co jest potrzebne, mamy tego nadmiernie. Ale można mieć więcej. No właśnie, zawsze można mieć więcej, o to chodzi. Tego samego zdania. Ja ci powiem co ja mam. Kanister kolejny. 3 łomy, łopatę do odśnieżania, jakieś palniki, arkusze, butle z gazem, pudełka gwoździ, wkrętów. Turcjan, weź to wyrzuć teraz. 1000 aparatów fotograficznych, jakieś papierosy, których nigdy nie będę palił. Turcjan, wyrzuć to. Masa na ciasto, sam wyrzucić. Wszystko tam co masz. Dobra. To idę tu? Przyczepy i tam salę. Ani mi się próbowałaż znowu otarcie obligać. Ale ja tu już jestem. Bo już wymieniłeś butle z gazem. Nie są razem. Piąty raz został użyty ten rzek. Mam tak jeszcze. 3 tabletki nasenne, 9 przeciwbólowych, 4 antydepresanty, 10 usypiających. 8 środków dezynfekujących, 1000 zegarków. Porywacz wymieniający swój ekwipunek po jednym dniu. Było my, tak jakby na którymś osobniku się złamał. Usypiający, żeby przypadkiem ktoś się nie obudził. Jak aktor sobie znów rękę odetnie, to będziesz mógł spać. To się napaszeruje tym. Znaczy bardziej on, żeby nie słyszeć twoich krzyków. Żeby z głosu gryzienie na sobie dłoni. Dobra, ja jestem już w sumie ready. Ja też zero. Ja też, tylko kurwa Turcjan poszedł sobie popakować i nie zobaczył, że mamy oczywiście samochód tutaj. Z kluczykami. A dużo na miejsca jest? Dużo. Nie za mało, pewnie. A podjechać do ciebie? Jak dla mnie będzie za mało. Turcjana do powrotu do samochodu. Chodź, tu jest dużo miejsca, chodź. Chodź, Kicis, chodź. Spakuj się do bagażnika. Otwórz drzwi. Jego ta syrena to mi nad głową dosłownie. Rzempoli. Ty coś w ogóle masz w tym vanie? Nie, już nic. A masz paliwo tam w ogóle? No. Hej. Idziemy zobaczyć jak ten pierdolnik powstał z tymi zębiakami. Oj, widzę, że ich jest tu sporo. 5 marca i tyle śniegu? Więcej niż w styczniu i lutym.
No faktycznie. Dziwne. Znaczy w sumie u nas też tak ostatnio było. W Polsce. Ej, tak się zastanawiam, nie? Bo my taki my lutujemy, nieważne co robimy. A jeszcze się nie spotkaliśmy ani razu. Kurwa mać! Jest źle. Pierdolę. Ugryźć się? No już umarłem. Ale mi postać się zmęczyła. Ale wy dzisiaj to już nie mogłem uciec. Easy mode im się skończył. Dwa razy Turcjan, dwa razy aktor. Turcjan, kurwa, mówiłem, nie odkładaj tego wszystkiego. No bo pierdolona syrena musiała zabić nad głową mi. O kurwa, patrz ich tu jest. Mówiłem, nie chodźmy z sali. Bo nas zapierdoli. Nie. Ten... Przynajmniej moja postać weszła do środka. Nie, nie, ten goblin będzie siedział, magazynował wszystko. A on nas chciałem perki zmienić. On chciał po prostu, wiesz, perki sobie pozmienić. No i... Dzielny kierowca jest za jeden. Usłyszałem trąbienie, nie wiem czy ty też. Też. A nie, to oni trąbił chyba. To Chester, prawda? Ja mam to nie. Aktor, to ty trąbisz? Dobrze. Ja mam przecież na przyciski, jakby... Tutaj. Skipa, skipa to. No, u ciebie skip coś trąbi. Ja tego nie słyszę, to jest najlepsze. To jest samochód, tutaj trąbi. Ja tego nie słyszę. Shit. Uważaj, bo on się chyba zaciął, on się zespełnuje. Jakie plany na powrót i lutowanie dalej? No czekaj, to jest do tych perki najpierw. Co to wyłączyć? Jak jest kluczyk? Jest kluczyk czy nie? Nie. Wybijaj szybę. Ja tu może być podnosik samochodowy. O, ucieszył się. Dobra. Tu jest kluczyk do tego samochodu, leży sobie. Z tym małym kursorkiem to nic nie widzę. Zmień sobie. Ty, nie mogę go otworzyć, a mam kluczyk. Chyba, że to jest ten samochód właśnie. Tak, to jest ten samochód. Zresztą kolejny na wyprawy, taki malutki, zwrotny. Co ty na to? Nie wiem, on dużo może pomieścić? Może nie dużo, ale jest bardzo zwrotny i szybki. Może. Dobra, Turcjan, bo tak siedzę. Tak. Ja sobie jeszcze perki robię. Czy ten... Dobrze, że mam kurde łoma. No dobrze, ale tu jest i tak łom. No to akurat będziesz miał do siebie. Uuu, zombie. Drugi. Trzeci, czwarty, piąty, ósmy, dziewiąty. O kurwa, ile ich jest. Dobra, karuję cię. Dobra. To sprawdź jeszcze z tyłu, czy nic idzie. O czwarte. Ty, ile tu jest rzeczy. Książki, instrukcje obsługi agregatu! Jest! Dobra, ja jednak lecę z magazynowań te rzeczy. Dam się odpalił easy mode. Tylko ja się spróbuję nie wypierdolić. Depujesz mi tam? Już nie ma za żadnego zombiaka. Tak, jestem za tobą. Bo ja zbieram książki znów. Tak, jestem za tobą. Powróć się. Manual starter do aut typu zwykły, co? Zombik! No, a potrzeby mi nie było żadnych. Dobra, idę dalej patrzeć w takim razie. To jeszcze żyje. Juchu, przeciwbólowe. To zostaje zraniony? Nie. Ja mam pierwszą ranę na postaci. Zostaje zraniony, aktor? No, ja chyba widzę trupa Turcjana.
No, to ty. Coveruj. Kurwa. Wojny magazynowe. Lubię to. Czuję się na takiej jednej misji w GTA 5 online. Już nastawny. Grill! O! Ale przedmiotów. Boat propeller do aut typu zwykły. Arkusz blachy. Biorę to. Zbudowany klucz nastawny. I teraz może być problem z zombie. Zombie. Chyba już mam full. To muszę iść odnieść to. Jadę tu samochodem, co ty na to? Dobra. Tylko musisz mi pomóc mi skowerować, chodź. Idzie zombie, jak uważaj po prawej. Dobra. No już zapisuję to. Krótkie obuchy, wbite ledwo i mdłości. Juchu, chyba się przeziębiłem. Dobra, jak się zrespić koło ciebie? Jak to klikałeś? Samym dole. Samym dole jest. Masz do gracza coś tam. Dobra, samym pora. Samym dole gdzie? Tylko Shiro. Hmm? Jeszcze moja postać nie kicha, nie prycha, nic nie robi, to jeszcze chyba nie brać antybiotyków. Ty masz mdłości tylko? Tak, mdłości nie, nie jest. To nie jest choroba, po prostu jesteś zmęczony, aktor. Jak będziesz miał, że twoja postać jest chora, to wtedy tak. Ja nie wsiadam. Po chwilowo nawet nic o bieganie nie było, nie? W sensie nawet nie biegałem. Czy być może, nie wiem, no walczyłeś czy coś. Już to różnie bywa, nie? Dobra, weźmy skoweruj chwilę. Mam za dużo tych rzeczy już. Co mnie tak przeciążyło? Grill! W ogóle tam namiot jest na górze. Ej, no tu zombie są w tym garażu. Wiem właśnie. Ej, to już możemy sobie w sumie i włączyć kuchenkę elektryczną i taką. Jebiś. Agregat w końcu, ja pierdolę. Hmm. Będziemy mieć światło w bazie. Koniec kurwa po ciemaku. Gdy ten boat propeller dał typu zwykłych, to on ma 20 kg obciążenia. A z benzyną problemu nie będzie. No z benzyną też problemu nie ma, zajebiście. Tylko trzeba jeszcze pojechać po tego. Po cysternę. Arkusze blachy chyba zbieramy, nie? Kilo kolejne. Motyka. Na prawo. Znalazłem larwy w zombiaku. Zbieraj na ryby. Na to głowy, nie wiem. Arkusze blachy tylko zbieraj. Kurwa, przecież to jest młot wyburzeniowy. Masz młot? No przecież tu był. Nie widziałem go ty. Jak ty się go kurwa pominął? Nie wiem. Mam ale drugą tą dla ciebie. Ja nie wiem. Saszetkę. Znowu ta syrena. Ej, teraz ty my usłyszeliśmy. Opa. Się skończyło na tych wystawach. A co nie, to u nas nadal napierdala. Okej. Okay. W sumie nie wiem od czego u mnie mnie bije, skoro... A nie, niby pokazuje, że mi życie leci, a mam jakby się regeneruje, nie? Zory znów zrobił. Więc po prostu jakby załatałem tą brudną ranę, nie? Ach. Fajnie. Zdrakuj sobie. To tak życie dziwnie mi leci, w sensie nie wiem. Przekładam ten młot do tego. Do samochodu. Ciężki pewnie jest, co? No mega. On może 6. Aśma nabrawcza, uuu. Ale co odłożyć te leki i tak dalej. Rękawice bokserskie niebieskie, what? Trofeum z jelenia. Ser do benzyny, puszka pompuju, grill, kolejny brać grill, kolejny grill czy nie? Nie wiem. Jeden nam starczy chyba.
już wolę wziąć kanister, naprawdę. To mnie zombie zaskoczy. Tu zombie jaki na dworze? No. I to takie rzeczy to mów. W sensie jeden. Akurat coś przepadałem. Dobra, trochę się boję tego otwierać, więc to na końcu dopiero otworzę. Dobra. Młot wyburzeniowy kolejny. O, bierz. No to i ja mam i ty. Tylko ten ma trochę już słabą tą małość. Łopata kolejna. Takie rzeczy to zawsze możemy zbierać, bo to się w sumie zużywa. Tak wezmę. Pakuję, nie? Mhm. O, i teraz najgorszy. Byłeś tutaj na górze, czy nie? Nie. A nie, byłem tutaj. Byłeś? No. Siekierki nie wziąłeś? No po co? Tak. Mamy siekierę no, spadłeś. Wiem. Nienawidzę tych schodów. Też nie. Znowu ta syrena. Kurde, nie widzę przez to czerwone swojego. Jest. A może one larwy mają, bo ja mam skilla jakiegoś do tego? Nie, larwy się normalnie pojawiają w zombiakach. Ale wcześniej przeszukiwałem to, zwłoki tu nie miały. Być może nie miałeś farta, one po jakimś czasie dopiero pojawiają. To nie jest tak, że to jest od razu. Mam nudność teraz. A jaki co miałeś wcześniej? Wcześniej miałem mdłości. Nie, nie mam ugryzienia. A może się czymś zatrułeś? Nie wiem, ale myślę, czy antybiotyków nie wziąć. No to bierz, no już. Weź, bierz. Mamy tego dużo. Chociaż pamiętasz, kiedyś w pierwszym sezonie ja też miałem taki problem, że miałem mdłości, potem było tam właśnie niedobrze i tak dalej. I chyba zmarłem wtedy nawet. Pamiętasz? Dobra, wziąłem, może coś pomoże. O stary. Co? Puszka pomidorów, puszka ziemniaków. A ty tak na jedzenie reagujesz, to ja pierdzielę. No mamy dużo, ale nadal, wiesz. Czekaj, bo ja muszę... otworzyć to cholerstwo, a się boję mega. Boję się, że mnie ubije. Poczekaj na mnie. Idę już do ciebie. Masz tego aktora, strażaka. Gdzie? Teraz spróbowałem, ale się nie udało. Pode mną. Już nie wiesz, gdzie on jest, ja od razu uciekam, pamiętaj. Gdzie ty jesteś? K ciebie. Stoję tu. A tu. Ba! Ugryź się? Nie, ale nie mogę biegać. Zmęczyłeś się. No. Laser? Kurde, do broni co? Laser! Pompkę do kół. Kanistry, boat ja, propler. Palnik gazowy kolejny. Dobrzemy, no. Graby do liści. Gdy tylko po piwie, to mnie chuja interesuje. Batonik musli, to sobie od razu zjem. Cały czas niby te nudności, ale życia nic mu nie dać. Tak, tylko to ci się będzie, wiesz, pogarszać. Jeżeli już masz w tej chwili nudności, to już musisz reagować niestety. Wsiadło. Jeszcze na górę. Masz jakieś jedzenie? To. Dać ci? Mhm. Antybiotyki nie wiesz, działały tak, jak działać mają. Nie wiem, i możesz jeszcze witaminy brać. Turcy, nie? Wezmę. Proszę, czy możesz już ten szpital zostawić w spokoju? A tu już to patrz, jedzenie jest. On ci antybiotyki ogarnia. Pinio. Zacznę ty z jedzenia. Suchego. Dobra, idę się schować, wsiądę w tym szpitalu i poczekam, aż on zbierze wszystko. A może minut... Ile to jest jedzonka? Może akurat minutności zejdą. Owsa, miód. Jasne, naleśniki też wezmę. Kiedyś aktor, pamiętam, pierdalał surowe. Pamiętasz aktorek? Coś pamiętam.
Jakbyś wpieprzał surowe ciasto na leśniki? Jest lodówka taka turystyczna. Na chuj nam. Są nudności, ale... O kurwa. Jaki hangar. Łopatek, dobra, na razie tego nie ruszam. Dobra. Mam jedzenie, nie zabraknie nam. Młotki drewniane. Siekierę kolejne. Gdzie ty masz ten szpital? A no, jesteśmy w tym samym miejscu. No tak. Nie, bez rewelacji, powiem ci szczerze. Tylko zastanawiam się, co z tymi nudnościami. Ale książki to tak... Może też zjeść. Wiem, że najprawdopodobniej je już mamy, ale... Ale jakoś tak z sentymentu. Bo z jakiegoś powodu życie mi zaczęło lecieć teraz. Poczekaj, co to, nie wiem, zrobić. Masz to se zjedz. Nie wiem, dlaczego mi to... To życie leci. Ja to odstawię. Przesunąłem to. Ej, ja nie wiem, jak ty to patrzeć. Siekierę znalazłem. Ja widziałem tu siekierę, mówiłem. O. I może lecieć życie, bo ty zraniony jesteś. Wiesz, no ty sam nie zbierałeś tego, to mówię, hurk, no widocznie naprawdę mamy dużo. Byłem założony na to. W sensie siekierek nie zbierałem, bo one są słabe, ale siekiery, no to wiadomo. Kurczę, czemu tak? Łopatę chcesz? Bo ci może boleć po prostu. Łopatę? No. Krótkowym jest. Życie leci komuś. No to zjedź tak, żebyś był najedzony. Ja lubię te bronie długie. Gdzie to jedzenie? I kilo spodobał. A też mam przy sobie dać ci? Jesteś najedzony, to się szybciej regenerujesz. W samochodzie zostawiłem. Ale powiem ci, że ten samochodzik jest spoko na takiej wyprawie. Nie. Dużo mieści, naprawdę dużo. Porządka, siła i leczenie poważnie ograniczące z tego, że... Aktor. Trzeci raz? Ale ja nie mam ugryzienia. Nie masz ugryzienia, to chodź po prostu, no. A wziąłeś antybiotyki? Brałem. No to dziwne, naprawdę. Zombie nie ma w pobliżu. No ja pakuję rzeczy do zombiaka. Jedyne, mam to zranienie. A miałeś właśnie jakieś zranienie ogólnie? No ma zranienie. No to może infekcja ci się wdała. No tylko nie było komunikatu, że infekcja, tylko... Może nie zauważyłeś nawet? No nie, nie było, bo sprawdzałem parę razy. Ściągałem mu teraz i nie miał. To nie wiem naprawdę. Nie wiem, jak ci pomóc, aktorek. Mimo już odkupiłeś swoją karę. Kilka razy ginąc. Dwa razy. Wiecie, chłopaki, zawsze możemy mieć sojusz, o ile się przyznacie do błędów. Turcjan, gdzie są leki? W samochodzie. Jeszcze pakujesz tam rzeczy? To. Dobra, póki jest jeszcze chwila, idę się tymi antybiotykami nafaszeruję, ile się da. No, jak wrócę na chatę, to będę musiał poćwiczyć. 85 mam. Ale co, 85? Wagi. To już powinieneś mieć się zbite. No właśnie, jeszcze nie. Poniżej dopiero to mam. Ej. Ile temperatura? Ja teoretycznie zdejmę ubrania.